Cześć, ja jestem Sarge i zapraszam Was do oglądania 61. odcinka naszej serii Zagrajmy w Risen 2 Złota Edycja. Dzisiaj rozpoczniemy oficjalnie dodatek DLC o nazwie Świątynia Powietrza. Początek tego dodatku, takie wprowadzenie do niego w postaci rozmowy z Patty, mieliśmy jeszcze bodajże w 30. odcinku. Tutaj możemy sobie przypomnieć ten dialog, kiedy to Patty wspomniała o jakimś druidzie na Antigui i okazało się, że chodzi o Eldrika, którego znamy z pierwszej części Risena. No i w tej rozmowie z 30. odcinka doszliśmy do wniosku, że warto poszukać tego druida na Antigui, a powinniśmy po informację udać się do barmana w tawernie. Więc będziemy rzeczywiście do tej tawerny teraz ruszać. Jesteśmy oczywiście tutaj w portowym mieście na Antigui. To jest idealny moment, żeby zabrać się za ten dodatek, bo już jeśli chodzi o samą podstawkę, niewiele nam zostało do końca. A tutaj ten dodatek to jest jeszcze coś, co może nam fajnie urozmaicić tę rozgrywkę. Szukam druida imieniem Eldrick. Tylko nie ten szaleniec. Znasz go? Był tu, ale już go nie ma. Nie chcę go więcej widzieć w moim pubie. Straszył mi klientów gadką o demonach i nawiedzonych świątyniach. Już miałem go wyrzucić, ale się zmył. No to może wiesz, gdzie się podział? Demonów? Wiem, wiem. Brak mu piątej klepki. Nikt w mieście nie chciał z nim gadać. Pewnie zaszył się gdzieś w głębi lądu. Popytaj chłopaków. Może oni coś wiedzą. Jakich chłopaków? Pogadaj z Billem. Dzień i noc pilnuje północnej bramy. Może on widział twojego kumpla Eldrika. Tylko go tu nie przyprowadzaj. Ma zakaz wstępu. Pamiętamy oczywiście o tym, że właśnie Bill miał też taką kwestię dialogową i wtedy jeszcze nie chciałem się za to zabierać. Zresztą nie tylko Bill, bo mieliśmy również Milesa, którego mam nadzieję, że gdzieś tutaj po drodze spotkam, bo on wciąż nosi wodę w tej okolicy, ale możliwe, że spotkam go dopiero za tym Billem, którego z kolei mamy już tu. Szukam druida. Chodzi ci o Eldrika? Owszem. Widziałeś go? Kilka dni temu. Ostrzegałem go przed niebezpieczeństwem na wyspie, ale czy posłuchał? Dupa, nie posłuchał. Dokąd szedł? W dół rzeki, a potem na zachód. Idź wzdłuż strumienia, może go znajdziesz. Dzięki, bardzo mi pomogłeś. Tak, mam nadzieję, że nikt nie będzie musiał szukać ciebie. No i proszę, to już są konkretne informacje. Akurat mamy Milesa, więc też zapytajmy. Widziałeś tu jakiegoś druida? Co? Druida? Co to takiego? Spytaj Billa. Pilnuje wejścia do miasta. Wścibski rań. Wszystko widzi. Okej, czyli wychodzi na jedno i to samo. To Bill ma dla nas najkonkretniejsze informacje, a więc lecimy. Oczywiście pamiętamy, gdzie to będzie. Z jakiej racji tutaj mamy małpkę? Najwyraźniej po ostatnich wydarzeniach fabularnych, kiedy to pokonaliśmy kapitana Slaina, można znowu liczyć na to, że przynajmniej część wrogów się odrodziła na różnych wyspach. Ciekawe. No bo szczerze mówiąc, pisaliście mi jakiś czas temu, że no raczej już nie ma co na takie odrodzenie przeciwników liczyć. No ale jeśli faktycznie jest to możliwe, patrzcie. Rzeczywiście są małpki, które już wcześniej pokonywaliśmy. Oczywiście teraz nie w takich ilościach, jak to miało miejsce za pierwszym razem, ale jednak. A, i teraz jeszcze, żebym się nie pomylił, patrzcie. Tutaj powróciłem do stalowej urazy, a morski tancerz musi być tutaj przeniesiony, żeby mieć cały czas tę najlepszą broń w grze. No i tutaj jak spojrzymy sobie na mapkę. No mamy tę rzeczkę. A, i nawet jest konkretnie pokazane, gdzie jest Eldrick. Prawdopodobnie po drodze będziemy musieli powalczyć z tym stworem, którego widziałem kilka odcinków temu. No i potwierdziliście jednocześnie moje obawy, że najwyraźniej jest to stwór właśnie z tego dodatku DLC. Więc teraz możemy z tym czymś zawalczyć.
Tylko tak, no tutaj jest dopiero początek tej... Eldrick poszedł wzdłuż strumienia. Nie trudno będzie go wytropić. Jasne. Mamy początek tej rzeczki, więc faktycznie wystarczy tylko ruszać w tym kierunku. No tutaj, co ciekawe, jeszcze nie zabrałem zapasów żywności. Wodospad. Czy to przypadek? Nie sądzę. Zobaczmy, czy jest tam jaskinia. O, ciekawe. My już byliśmy tam na górze tego wodospadu, bo za wodospadem jaskini nie ma, ale na górze jest za to wejście do skarbu stalowobrodego. Dobra, tutaj na razie przejdźmy. Chyba faktycznie jest jakaś szansa, że jeśli powrócę na inne wyspy, to przynajmniej część wrogów się odrodzi, więc może jest to jakieś rozwiązanie, żeby się tym zająć. A ciekawe, czy mogę jakoś się przedostać do Eldricka bez walki z tym czymś? Jakbym poszedł tędy na przykład. Nie, od razu mnie atakują. Okej, dobra, nie ma co kombinować chyba. Chociaż tamten nie atakuje. Cholerne bestie nigdy się nie uczą. Dobra, to nie jest tak źle. Bo mam nadzieję, że skoro Eldrick rozpoczyna właściwą część tego dodatku, no to w końcu dostaniemy też informacje na temat tych stworów. Więc wolałbym póki co ich nie eliminować, chociaż oczywiście domyślam się, że można to spokojnie zrobić, nic się złego nie stanie. No ale proszę, wyminęliśmy tamtego potwora, a tutaj powinniśmy mieć już Eldricka, dokładnie. No witam cię, stary przyjacielu. Eldrick? Co ty tu robisz? Kto... Niemożliwe. To naprawdę ty. Naprawdę? Cieszę się, że mnie pamiętasz. Po tym wszystkim, co zrobiłeś? Jak mógłbym zapomnieć? Ludzie z Farangi wiele ci zawdzięczają, przyjacielu. Wzruszające. Zapominasz, że to dzięki twojej odwadze Tytan Ognia nie doprowadził do katastrofy. Jeszcze ten stalowobrody, który się odezwał. Dobrze mieć go zawsze ze sobą. Nie zrobiłbym tego bez twojej pomocy. W porównaniu do ciebie nic nie zrobiłem. Cieszę się, że cię tu widzę. Zawsze jest dobrze widzieć jakąś znajomą twarz, więc wprowadzenie Eldricka w tym dodatku DLC jest naprawdę miłą odmianą. No i dla mnie to będzie też fajne doświadczenie, bo to jest kolejny dodatek, którego... Nigdy do tej pory nie przechodziłem. Co w ogóle tutaj robisz? Przywiodły mnie tu moja pasja odkrywcy i chęć pomocy pobratymcom. Istnieje stworzenie o pradawnej mocy. Chcę przejąć kontrolę nad całym światem. Masz na myśli Marę? Tak, Marę. No, tak się składa, że trochę o niej słyszeliśmy. Poprzysiągłem ją zniszczyć. Aha. Więc to taką masz misję. Ciekawe. Mara rośnie w siłę szybciej, niż się wydaje. Ma w swym władaniu sztormy i armię wiatrów. Efekty mocy, jakie wyzwala, są odczuwalne nawet tu, na Antigui. Dlatego trzeba ją powstrzymać? Oczywiście. Dlatego muszę ją powstrzymać. Moc Mary jest większa od wszystkiego, z czym dotychczas mieliśmy do czynienia. Nawet Armia Wiatrów nie jest w stanie uwolnić się spod jej macek. Podporządkowała sobie gargulce i robią, co im każe. Rozumiem, że tamten stwór to jeden z tych gargulców. Dziwne stwory, te gargulce. Skąd się wzięły? Wiekowe pisma mówią o starej jak świat rasie ludzi nieba. Byli niegdyś tak potężni jak jaszczuroludzie z Farangi. Ich imperium nie miało granic, a twierdze były poza ludzkim zasięgiem. W epoce Zagłady uciekli do kamiennych krypt na szczytach gór. Przez wiele lat nikt o nich nie słyszał. Do dziś. Rozumiem. Czy gargulce były kiedyś cywilizowane? Pisma mówią, że tak. Ciężko uwierzyć, patrząc na nie teraz. No faktycznie. Czemu wyszli ze swoich jaskiń? Gargulce to magiczne stworzenia. Czerpią energię ze źródeł swojej świętej góry. Na szczycie mieści się świątynia, w prastarych pismach nazywana Świątynią Powietrza. Wypędziła je jakaś katastrofa i rozrzuciła po oceanach. Prawdopodobnie spowodowała ją Mara.
Gdzie jest ta święta góra? Nikt tego nie wie. Najwyraźniej pewnego dnia zniknęła. To niedobrze, bo jednak będziemy musieli przecież tam się udać. Zniknęła? Cała świątynia? To naprawdę dziwne. Jeszcze nie złożyłem wszystkich części tej historii. Dlatego muszę znaleźć świątynię powietrza. No i chętnie pomożemy. Jak się sprawy mają? Odkąd Inkwizycja zakazała magii i wygnała magów? Jak myślisz, kto się teraz zajmuje wszystkimi problemami związanymi z magią? Otóż ja, jakbym miał mało pracy przy moich badaniach. A więc zostałeś osamotniony? Świetnie. Może powinieneś skupić się na tym, co dzieje się wokół ciebie. Zajmujesz się badaniami, a tymczasem gargulce opanowują wyspę. Tego właśnie chcesz? Masz rację. Trzeba pozbyć się gargulców. To najważniejsze. Ale moje badania mogą nam w tym pomóc, prawda? Im więcej wiemy, tym większa szansa, że je pokonamy. Niech zgadnę. Ja zajmę się eliminacją gargulców, a ty sobie będziesz dalej prowadził swoje badania, prawda? Czego chcą tu te bestie? Przybyły tu, by się rozmnożyć. Wiją gniazda i składają jaja. Trzeba je zabić, zanim się rozprzestrzenią. Muszę zatem zniszczyć też jaja? Nie. Jaja przynieś do mnie. Do czego ci się w takim razie przydadzą? Do czego? Zobaczysz. Chcesz zrobić mi gigantyczny omlet? Ty i te twoje żarty. Nie, zaufaj mi, będą odpowiednio wykorzystane. Mam przeczucie, że mogą się przydać. Przeczucie? To nie za mało? Gdzie jeszcze, poza Antigłą, są ich gniazda? Ciężko powiedzieć. Muszę odnaleźć i zbadać świątynię powietrza. Wówczas dowiem się więcej na temat ich planów i potencjalnych celów. Czy wiesz, ile jest tu gargulców? Powiedziałbym, że mniej więcej jak 3 gniazda. 2 z nich znajdują się chyba po drugiej stronie strumienia, na północy. Podejrzewam, że 3 jest na południu. Podobnie jak większość latających zwierząt, gargulce lubią skaliste okolice. Byłbym zapomniał. Widziałem jeden okaz u źródła strumienia. Okej, no to już są jakieś wskazówki. Poza tym, większą część wyspy już zwiedziłem, więc tutaj, na tym północnym zachodzie, szczególnie powinniśmy raczej szukać. Jak myślisz, ile jest tych jajek? W takim roju pewnie nie więcej niż 5. Poszukamy tego i wyeliminujemy te wszystkie bestie. Chcę dostać wszystkie. Jeśli ci się nie uda, za kilka tygodni wszystko zacznie się od nowa. Chyba zauważyłem 12 dojrzałych okazów. Cóż, powodzenia. Co za otucha. Cała ta mistyka jest wzięta z wiejskiego jarmarku. Mógłby walczyć. Eldrick bada. My walczymy. To się nazywa podział obowiązków. Nie, to się nazywa bzdura. No i tutaj zgadzam się z Patty. Im szybciej pozbędziemy się młodych gargulców, tym szybciej dotrzemy do świątyni powietrza. To leniwy dupek i oszust. Wcale nie. Zachowuj się. Chodź. Kocham te jej komentarze. Może jeszcze coś powie, jak zagadamy. No już nie. Na to liczyć nie mogę. Ale z chęcią otworzymy twoją skrzynkę. Drogi Eldricku, jeśli należy do ciebie jej zawartość. Może po prostu tutaj jest ustawiona niezależnie od niego. No dobra, mówił o tym, że na północy, na południu i u źródła rzeki. Czyli źródło rzeki, rozumiem, że tutaj na początku, na południu, to ogólnie tego obszaru całego jeszcze nie zwiedzaliśmy, więc będzie trzeba tutaj poszukać. Może zaczniemy właśnie od tej południowej części? Czemu by nie? No bo tak naprawdę to by było w tym kierunku. Tu jest południe. Jeszcze po drodze jest mała małpka. No i nie zapominajmy o tym gargulcu, którego ominąłem. Może to o niego chodzi, jeśli chodzi o to źródło rzeki, bo to chyba jest najbliżej. Parę odcinków temu widzieliśmy na pewno też jakiegoś gargulca po tamtej stronie. To uwaga! Dalej, weźmy się za to razem. Użyj papugi w sumie. Te koncentracja. O, cudownie. Nie ma tak łatwo, co? Nie możemy w ogóle blokować jego ciosów. Dobra, jest topór.
No i teraz pytanie, czy ruszać od razu tam, gdzie też widziałem wcześniej tego gargulca, czy jednak sobie odpuszczać. Tu jeszcze kawałek przejdziemy. Nie no, ale przecież gdyby tam dalej był jeszcze jakiś gargulec, to już bym go widział wcześniej, prawda? Więc to możemy sobie raczej odpuścić, a pójdziemy rzeczywiście na południe, tak jak początkowo zakładałem. No a tam się jeszcze wybierzemy. Myślę, że będzie ok. To od tego zaczynamy, jak rozumiem, żeby w ogóle dowiedzieć się, gdzie znajduje się ta świątynia, o której wspominał wcześniej Eldrick. I proszę bardzo. Weźmy się za to razem. Odporność. Nie teraz. Czarna magia i niech zaatakuje. Dobra. A my teraz jeszcze tutaj spróbujemy. A w sumie. Nigdy się nie uczą. Jak to się stało? W międzyczasie chyba jeden z naszych, może stalowobrody, tego piaskowego diabła załatwił. Rozumiem, że na gargulcu raczej to nie zadziała. Ale warto spróbować. Kurczę, jest za daleko, tam jeszcze drugi. Odporność oczywiście. I to w obu przypadkach, niestety. Dobra, papuga znowu. Ależ kurczę, fakt, że nie mogę blokować, jest dość uprzykrzający życie w tym przypadku, nie da się ukryć. W każdym razie. Spróbujmy tutaj. A, tylko że to będzie ten strach, a mogłem właściwie spowodować, żeby ta małpa zaatakowała gargulca. Nie, nie chciałem małpki, kurczę. Cofamy się, wracamy do bezimiennego. A zamiast tego dajmy tutaj. Jeśli jeszcze dam radę. I teraz zaatakuj gargulca. A, nie może zaatakować, dobra, trudno. Chyba, że zrobimy tak. Przywołamy do siebie tego tutaj. I teraz lecimy, żeby zaatakował tutaj. Zawsze odwróci uwagę trochę. No bez tego też byśmy sobie poradzili, ale tak jest zawsze bardziej różnorodnie. Trzeba przyznać, że te moje obrażenia są już na tyle duże, że naprawdę szybko jesteśmy w stanie sobie z nim poradzić. To też dobrze. Dobra, teraz nie będziemy raczej gadać. Jakieś pomysły? Kto? Ja. A tutaj? Jesteś słaby. Jak mogę ci pomóc? Nie zrobisz tego w tym świecie, chłopcze. Moje miejsce jest w zaświatach. Lecz nawet tam minie trochę czasu, nim znów nabiorę wiatru w żagle. Potem możesz mnie wzywać, ile chcesz. Okej. Czyli rozumiem, jak to działa też tutaj. Chociaż nie no, pasek zdrowia ma pełny akurat. Jeśli zerknę tu, to akurat nie mamy go w załodze. Ale rozumiem, że działa to też tak, że jeśli ma pasek zdrowia na niskim poziomie, możemy go odesłać za światy i wtedy jak za jakiś czas go przyzwiemy, to wraca do nas z pełnym zdrowiem. Tak by przynajmniej wynikało z tego dialogu tutaj. No ale nie wiem. Okej, tu byśmy wrócili do Eldricka. On będzie po prawej stronie. No to jeszcze przyjdzie na to pora, żeby tędy przejść. A na razie szukajmy właśnie tutaj dalej. To są ciągle obszary, których jeszcze nie zwiedziliśmy. A wygląda na to, że trochę może nam zająć, żeby rozprawić się z wszystkimi tymi gargulcami. Jeszcze tę laleczkę klątw chciałbym, kurczę, przetestować w końcu. Może będziemy mieli zaraz okazję jeszcze. O, proszę bardzo. To może przełączmy sobie na razie na to. Mogę rzucać klątwy i osłabiać moich wrogów. No, ciekawe. Za daleko. No i co, osłabiony? Nie wiem, czy to polega na tym, że zadaje mniejsze obrażenia? Możliwe, że tak. Na gargulcu pewnie to nie zadziała, oczywiście. Już
teraz nie będę sprawdzał ponownie, bo musiałbym znowu przechodzić do tego menu wyboru. Ale spróbujmy tutaj zrobić tak, przywołać jakoś ich do siebie. I tak idą we dwójkę niestety. Dobra, atakujemy. Dobra, do tyłu. No niedobrze, bo pogorszyła się pogoda. Dobra, do tyłu szybko, od razu. Ale coś czuję, że będę musiał przeczekać jeszcze tę burzę. 5 na 12 gargulców. Tak też chyba zrobię, dość standardowo, że przeniosę się szybką podróżą na statek i przeczekam tę burzę, bo ciągle będzie nam wszystko zagłuszać. A więc widzimy się tutaj za chwileczkę. No i w czasie jak tutaj wracałem, to zauważyłem, że jeszcze jednego gargulca nie przeszukałem, więc teraz to nadrabiam. Otrzymujemy topory od nich, w ogóle one nie będą przydatne, ale pójdą na pewno na sprzedaż. Ja tylko sprawdzę z ciekawości, czy to w ogóle jest tutaj wśród broni? Może niekoniecznie. Pewnie bardziej jako łupy. Tutaj coś z tych przedmiotów, albo właśnie z łupów. Jest kilof. No gdzieś tutaj pewnie bym na to się natknął raczej. Jest topór. No, czyli nawet nie do wykorzystania w walce, tylko i wyłącznie może to pójść na sprzedaż. No i dobra, tutaj skończyliśmy. Te ciała już poznikały. Więc ruszamy dalej, a tutaj wydaje się, że będzie jaskinia, która być może poprowadzi mnie tu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No mamy jaskinię. Tam dalej też przejście. A jeśli o to chodzi, wyciągniemy pochodnie na dobry początek. No ale tak, tutaj jest raczej dalsze przejście, więc na razie jeszcze zobaczmy sobie tutaj. Możliwe, że tutaj i tak mamy do czynienia ze ślepym zaułkiem. O! Są jaja gargulca i tu aż 3? Fuj, to obrzydliwe. Musisz dotknąć wszystkiego? Uwielbiam dotykać dużych jaj. Jaj gargulców oczywiście. Powiedziałby bezimienny w tym momencie. Mogilny pająk znowu. Ha! Mówię znowu, ale już jakiś czas minął od ostatniego starcia. Może nie jest tak źle. Dawać papugę. Nie no, rewelacja, kurczę, jest z tą papugą. Podoba mi się. No i teraz dopiero zabierzmy się za to, co tutaj mamy do zgarnięcia. Zamknięta skrzynka, ale to nie będzie żaden problem. Absolutnie. I tak będę musiał wejść do tej jaskini w końcu. Czyli co, zanim dostaniemy się faktycznie na nową lokację, no to musimy jeszcze co nieco zrobić tutaj. No ale podobnie było też z dodatkiem Wyspa Skarbów, jakby nie patrzeć. No tam również najpierw musieliśmy między innymi na Antigui odkopać jakąś skrzynkę. I dopiero jak już uzyskaliśmy wszystkie wskazówki, no to wtedy mogliśmy się na Wyspę Skarbów dostać. Tutaj może być podobnie, tylko że w tym przypadku chodzi o to, żeby pokonać te gargulce. I wtedy mam nadzieję, że już wyruszymy do tej świątyni. No Eldric ciągle musi prowadzić te swoje badania, więc my nie będziemy mu za bardzo przeszkadzać. Jest eliksir i mamy coś na temat legendarnego przedmiotu. Najgroźniejszą bronią jednorękiego Willego był jego hak. Zabił nim wielu przeciwników podczas walk. Niestety, ten legendarny pirat stoczył ostatnią walkę na Wyspie Umarłych. Znalazłem już hak. To prawda, pamiętamy to. Stosunkowo niedawno przecież byliśmy już na Wyspie Umarłych. Dobra, teraz zabieramy z powrotem pochodnie i ruszamy dalej od razu. Jeszcze coś tu jest. Kilof. Poprosimy, też pójdzie na sprzedaż. Nam wystarczy jeden kilof tak naprawdę, żeby wykopywać te samorodki złota. To, co jest więcej w ekwipunku, tak naprawdę się tylko marnuje i właśnie może być spieniężona jeszcze dodatkowo. No,
tutaj teraz pytanie, czy w tym kierunku udać się? A, to będzie wyjście na północy? Ciekawe. To może najpierw zobaczmy tutaj. Okej, albo nie, dobra. To skoro na północ, to jeszcze wróćmy tu, bo to by oznaczało, że przejdziemy na obszary nam już znane, mam nadzieję. Jestem ciekaw, bo kompletnie, kurczę, nie pamiętam tutaj akurat tej jaskini, tych obszarów, jak to wyglądało. No, teraz, kurczę, jak to otworzyć pojedynczo, teraz do końca? Nie, też nie tak. Ale już przynajmniej teraz wiem, że do końca w lewo i do końca w prawo. Eliksir perswazji. Kurczę, te eliksiry, które nie mają stałych efektów, jakoś średnio są dla mnie przydatne, no zwłaszcza na tym etapie, kiedy mamy już wszystkie statystyki tak bardzo rozwinięte. Może na początkowym etapie komuś się mogą przydać. Ale teraz to już naprawdę nie ma to za bardzo sensu. No i co, czy tutaj już byliśmy? Oczywiście, że tak, bo to są właśnie te miejsca między innymi, gdzie wykopywaliśmy skarb w związku z tą wyspą skarbów, coś o czym już mówiłem. No, ale teraz, żebym, kurczę, nie zapomniał, przywołać Stalowobrodego. Po tym, jak poszedłem się przespać, to mnie opuścił niestety. Ale mamy go z powrotem, jak widać. Zabieram tę pochodnię, bo jeszcze mi się przyda w jaskini. No i poszukamy tego przejścia na północ. Tam, tak czy siak, muszę szukać kolejnych gargulców. Tam i nie tylko tam. Dobra, tu mi się wydawało, że coś jest, ale to może już wykopałem, albo tylko mi się wydaje, że tutaj to złoto jeszcze by było. W każdym razie, no tutaj rzeczywiście na lewo. To będzie droga na północ. Trzymajmy się na razie tej strony. Jest żyła złota, no i tutaj już zdecydowanie bardziej widoczna. Akurat, kurczę, musiała mi zgasnąć ta pochodnia. Wyciągnę za chwilę jeszcze jedną. Przydałby się jakiś czar swoją drogą, czar wudu na dodatkowe oświetlenie. Ale z drugiej strony tych pochodni mamy w grze na tyle dużo, że mogę i tak je ciągle odpalać w tych ciemnych jaskiniach, a jeszcze nigdy mi się dotąd nie skończyły. W ogóle nie musiałem ich na przykład kupować. Wszystkie pochodnie, jakie mam i które wykorzystuję, znajduję gdzieś tam, głównie w tych skrzynkach. Czasem leżą też luzem, ale przeważnie właśnie w skrzynkach znajdujemy. Dobra, spokojnie. Z nietoperzem jaskiniowym się szybko zajmiemy, ale poleciał, co? Tym razem wyjątkowo daleko. Ta fizyka momentami tutaj jest rozwalająca absolutnie. Łatwo przeoczyć żyłę złota w tych jaskiniach. Dlatego tak czasem krążę po tych ścianach. No i to tyle. Jak to tutaj wygląda? Tak, jesteśmy po tej stronie. W prawo jak pójdziemy, to będziemy wracać do Eldrika. Ale nie wiem, czy właśnie na razie trzymać się obrzeży Antigui. Tym bardziej się, kurczę, cieszę, że zostawiłem jednak te obszary na zajęcie się dodatkiem DLC. Bo teraz przynajmniej nie biegamy po pustych obszarach. Czyli co, na razie jeśli wejdę tutaj, to będę chyba zmierzał w stronę Eldrika? A nie, bo to jest północna strona. Ej, bo tam coś atakuje. Ja się tak nie bawię. Co to ma być niby? O, naprawdę, piaskowy diabeł. To chyba nie jeden, patrzcie tutaj. Nigdy się nie uczą. Ależ to teraz, kurczę, błyskawicznie idzie, żeby z takimi najbardziej podstawowymi przeciwnikami się rozprawiać. Tu o dziwo nic się nie kryje. No i teraz mam zagwozdkę, czy w końcu wchodzić tam na górę, czy jednak ruszać tutaj na wprost. Ale kusi jednak, żeby przejść wyżej. A tu jeszcze przyjdzie pora, żeby się rozejrzeć, tak mi się wydaje. Może gdzieś tutaj będą te gargulce, też właśnie w pobliżu samego Eldrika. Chociaż no z tego, co on mówił, to powinniśmy bardziej się kierować na północ.
A tutaj jesteśmy na zachód od lokalizacji samego Eldrika. Mamy jakąś wieżę. O, wieża Maka, okej. No a mamy samego Maka tutaj, na górze czy na dole? Jest, ale dobra. To już jest część podstawki, więc nie będę teraz z Makiem rozmawiał. Mamy tutaj szybką podróż, więc jak w przyszłości wrócimy do podstawki na ostatnie odcinki, no to absolutnie jeszcze z Makiem porozmawiamy. Tutaj może sobie wytwórzmy trochę tych zapasów żywności z powrotem. I rozejrzyjmy się, czy mogę jeszcze coś tutaj zabrać. No bo z Makiem mogę nie gadać, ale zajrzymy na przykład do jego skrzynki. Nie powinien tego zauważyć. Widać, że jest tam zajęty rozglądaniem się po morzu, czy są jakieś niebezpieczeństwa. Dobra, tak samo zakradniemy się i tutaj do środka. O, skrzynia 90 punktów. Pistolet piracki, mała sakiewka. Czekajcie, czekajcie, ja ten pistolet z chęcią sprawdzę. To będzie coś lepszego, czy nie? Aha, pistolet pojedynkowy piracki. 50 punktów? No to nie, miałem lepsze już do tej pory. No ale do kolekcji będzie. Nóż myśliwski jeszcze. No i to tyle. Teraz spać nie będziemy, jeszcze otworzymy tę skrzynkę. No tutaj akurat powinno być coś ciekawszego, mam nadzieję. Tylko teraz rozszyfrować ten zamek, jak to otworzyć. To będzie trudniejsze. Spróbujemy tak. Okej, czyli tutaj i do końca w lewo, do końca w prawo, super. O dziwo. Szału nie było w środku. Liczyłem na coś więcej. No ale dobra, to tutaj jednak nie mamy czego szukać. W sensie tych gargulców nie mamy co szukać. Ale i tak przejdę tędy. No będziemy kierować się do Eldrika. Gadać z nim na razie nie będę, bo wciąż jeszcze nie rozprawiłem się z wszystkimi gargulcami, ale to będzie jakiś punkt odniesienia do tego, gdzie się jeszcze udać w najbliższej przyszłości. Dobra, 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 tutaj małpki. Ojejku, serio, teraz z każdej strony zaatakują. Też ewentualnie mogłem się wcielić w którąś małpkę, znaczy pokierować, żeby zaatakowała. Jeszcze to zrobię nawet. Okej. Niech tam atakuje, niech atakuje absolutnie. A ja tutaj jeszcze zawalczę. I tak chyba ten etap przejęcia tej agresji przestał działać. Kurczę, kręci się ciągle i nie można jej trafić. Dobra. I to zwolnienie czasu nigdy się nie znudzi. Teraz tylko przeszukać te małpki. Były cztery, prawda? Mamy trzecią, tutaj czwarta. Wszystko się zgadza. No i ewidentnie pilnowały tej skrzynki tutaj. Otwartej skrzynki, należałoby dodać. Dobra. Lecimy dalej. No nie, no tutaj ewidentnie nie ma co liczyć na to, że znajdziemy więcej tych gargulców, a szkoda. Niby takie przejścia, ale głównie tylko zbieramy te rośliny kolejne. Czyli co, tutaj zapewne wrócimy do samego Eldrika. Po prawej stronie jest to przejście, na które wcześniej zwróciłem uwagę. Więc wszystko się zgadza. Myślę, że w następnym odcinku będziemy szukać tych gargulców tutaj właśnie gdzieś na północy. Na pewno właśnie tu, kilka odcinków temu, w tej okolicy, widziałem jakiegoś jednego gargulca. Więc powinniśmy uporać się ze wszystkimi i mam nadzieję, że będziemy w stanie wyruszyć w rejs na kolejną wyspę w ramach tego dodatku DLC. Póki co to wszystko z mojej strony. Zostawcie kciuka w górę, jeśli odcinek Wam się podobał i do usłyszenia następnym razem.